imię Basia Sobańska i jestem slacklinerką. Mięśnie drżą, cała stopa lata na boki, buja się i człowiek tak naprawdę boi się nawet podnieść całe ciało. Jak już się uda wstać, zrobić pierwsze kroki, to potem jakby już człowiek ma ochotę robić kolejne, aż w końcu przechodzi się całą taśmę. Jak chodzę po taśmie, to jestem bardzo skupiona, czyli patrzę sobie w jeden punkt i właściwie staram się nie myśleć o niczym, tylko o tym, żeby łapać tą równowagę. Natomiast jak już się przejdzie do końca, to jest zawsze takie rozluźnienie i taka radość, satysfakcja z tego przejścia. Najlepsze uczucie jest właściwie uczucie nie do opisania i myślę, że nie da się tego uczucia zastąpić żadnym innym, jak przejdzie się highline'a, czyli tą taśmę na wysokości. To jest tak ogromna radość, taka satysfakcja. Człowiek ma wrażenie, że może zrobić wszystko. Mikołajczak Jacek, Szurgot Tadeusz, Szafrański Mieczysław, Wasyl Józef. Stół numer 7. To jest? Dobrze. Kontra. To przede wszystkim samorząd taką rolę kreującą w każdej dziedzinie zajmuje, również tej, żeby wspierać rozwijanie pasji. Te pasje mają różny charakter, są takie indywidualne, które w inny sposób trzeba wspierać. Natomiast takie, gdzie można to robić w większej grupie, no to oczywiście poprzez organizację imprez, poprzez organizację zawodu, bo nic tak nie motywuje do takiego uczestnictwa i do rozwijania pasji jak konkurencja. W związku z tym, jeżeli tworzy się takie warunki do konkurencji sportowej, no to to jest to, na co, czego oczekują ci pasjonaci. Przyjemność, emocje. Adrenalina. No. I to jest to. To jest taki mały zastrzyk hazardu. Kop to jest taka bardzo stara gra. Pamiętam ją, jak grali w tę grę, mój tato grał i jego koledzy. Bo to jest gra typowa dla Wielkopolski, dla rejonu poznańskiego szczególnie. Dojeżdżali do pracy, siadali w pociągu, mieli pod sobą jakąś torbę, kładli tę torbę na kolana i 4 karty w ręku i 16 kart w obiegu grali w tę kartę do momentu dojazdu do pracy. Tu jest 60, tak nie wiem. 70, 80, 90. Nie możemy grać prawdziwymi pieniędzmi, ponieważ gramy w dwóch miejscowościach, w Tarnowie Podgórnym i w Przeźmierowie. Zostały stworzone pieniądze, które się nazywają tarninami. Dla Przeźmierowa Przeźmierki. To jest 70. W szkole podstawowej. Mój ojciec grał i zawsze nie mieli czwartego. I zawsze mnie w domu, bo kiedyś, wie pani, jak na wsi mieszkałem, nie? No to wieczory były długie, nie było co robić, no to zawsze brakowało jem czwartego. I tak się pani nauczyłem, pani redaktor. Ja myślę, że tych ludzi tutaj skupia tak naprawdę chęć spotkania się. Chęć spotkania, porozmawiania, troszkę takiego pokazania, że jestem lepszy niż inni. I nie ukrywam, że też taką nagrodą na pewno jest puchar. Miejsce pierwsze, pan Wadę Markosiński. Nam bardzo zależy, żeby ci ludzie właśnie wychodzili z domu, żeby się integrowali ze sobą, żeby, przeczytałem gdzieś, żeby się wylogowali na chwilę właśnie z internetu i poszli do ludzi, bezpośrednio do ludzi. I takie miejsca właśnie tworzymy, wspieramy te pasje i zachęcamy do udziału. No, jak widać, z powodzeniem to się udaje. Mam na imię Łukasz Ludwiczek i mieszkam w Przeźmierowie. Zapisała mnie moja mama
więc to tak naprawdę z tego wyniknęło, ale myślę, że najważniejszym momentem jakby było to, że pojechałem na obóz taneczny i właśnie to ten obóz sprawił, że ten taniec pokochałem i stał się on moją pasją największą. Brałem lekcje od choreografów różnych spoza granic Polski, na przykład z Tonym Czarem, który jest moją największą inspiracją taneczną. Właśnie od niego wyszła inicjatywa, że może byśmy polecieli do Los Angeles. I właśnie tam miałem okazję szkolić się w jednych z najlepszych szkół tańca na świecie, czyli w Debbie Reynolds, Millennium i Movement Lifestyle. No na pewno pasja, bo jeżeli by nie była pasja, to bym nie wiązał z tym jakby przyszłości. A na pewno wiąże z tym przyszłość i jakby taniec stał się trochę drugim światem i drugim życiem. Jest dość silny wiatr i no i po prostu ja uważam, że dmucha gdzieś 2 w skali Bofortu. Szukaliśmy szczęścia. Nie, się nie udało. Żadnej ryby? Nie. Jest to okończyli drapieżnik. Wymiar na zawodach 18 cm, ten ma troszeczkę więcej, na pewno powyżej 20. To jest błyska na szufaka. To są stare blachy, które mają no gdzieś z 50 lat. I są najskuteczniejsze na szufaka. Dzisiaj zorganizowaliśmy zawody spinningowe z Łodzi na Jeziorze Lusowskim. Robimy to po raz pierwszy i po raz pierwszy udało się. 31 załóg wystartowało, to jest 62 zawodników. Złowiliśmy ryby, mieliśmy 3 szczupaki, złowiliśmy dużego szczupaka, chyba największego na imprezie i to się liczy. A Łódź naprawimy. Miło mi podsumować te zawody, które były na Lusowskim Jeziorze przy takim wietrze. Ale wyniki były, czyli ryba jest. I tak, pierwsze miejsce zajęła załoga Kapciński Witold i Masterniak Marian. Prosimy na środek. Prosimy bardzo. Łączny wynik 1565 punktów. Piękny puchar. Gratuluję serdecznie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Drugi wynik. Pelczyński Grzegorz i Pasgrad Marek. Prosimy na środek. Przede wszystkim liczy się organizacja. Jeżeli chodzi o wędkarzy, oni są świetnie zorganizowani. Oni nie tylko rozwijają swoje pasje, wędkują, ale również dbają o ekologię, dbają o porządek, organizują akcje sprzątania wokół jeziora. To jest naprawdę bardzo cenne i kiedy potrzeba, żeby ich wesprzeć jakimiś tam dodatkowymi elementami infrastruktury nad jeziorem, robimy to z przyjemnością, bo wiemy, że to jest grupa, która będzie umiała to wykorzystać i jeszcze się odwdzięczy dla mieszkańców, że zrobi coś pożytecznego. Nazywam się Marcin Pyszkawka, mieszkam w Tarnowie Podgórnym. Zawodowo zajmuję się naprawą części mechanicznej do samochodów osobowych i dostawczych, a prywatnie zajmuję się restauracją ciągników zabytkowych. Ciągnik rolniczy Landsbulldog produkcji niemieckiej, 25-konny. Maszyna jest z 1941 roku. Jakiego ma ducha? 6 lat nam to zajęło. Szukanie części, renowacja, dorabianie.
Wszystko mnie cieszy, co ożywa stare. Nadajemy mu dźwięk, ruch, blask, świetność. Wszystko, co generalnie mogłoby skończyć na złomowisku, to tu może uzyskać swojego ducha z powrotem. I czy to będzie ciągnik, czy parowóz, czy samochód, zawsze to żyje. Mistrzem sekcji nr 4 w Baranowie w roku 2013 w kategorii gołębi dorosłych, gołębi typowanych, mistrzostwo zdobył Eugeniusz Królikowski. Dosyć duża grupa ludzi jest zaangażowana w realizowanie różnego rodzaju zadań, ale przecież obok tego funkcjonuje bardzo wiele takich grup nieformalnych. Oni się nazywają to klub seniora, to przecież takie grupy, które spotykają się dla różnych zawodów sportowych, jakichś innych zainteresowań. To jest naprawdę bardzo cenne.